Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania kolejnego materiału wideo z gry Crash Team Rumble, w którym przetestujemy sobie postać Spyro, wprowadzonego w ramach trzeciego sezonu tej produkcji. Ostatnio Wam pokazywałem odblokowywanie tej postaci poprzez zbieranie smoczych jaj. Nagrywam ten odcinek 14 grudnia, jeszcze na kilka godzin przed zmianą zawartości i przed usunięciem tego wczesnego dostępu. Kto w ramach tego wczesnego dostępu Spyro nie odblokuje, no to na taką możliwość będzie musiał poczekać dopiero do stycznia. Już teraz nie pamiętam konkretnej daty, bodajże 18 stycznia Spyro zostanie odblokowany dla pozostałych osób. Oczywiście jeśli ktoś jeszcze dodatkowe później wymagania spełni. I standardowo na początku sprawdźmy sobie. Spyro to punkciarz, a więc jego zadaniem jest głównie zbierać owoce Wumpa, zdobywać jak najwięcej punktów i tutaj mamy pokazane dostępne zdolności. Jest oczywiście zwykły skok i podwójny. Mamy szybowanie, oczywiście tego nie mogło zabraknąć. 3 razy X trzeba wcisnąć. Naciśnij przycisk ponownie, aby anulować ruch i wykonać skok. Mamy też ognisty oddech. Co ciekawe, pod kwadratem. Ja jestem przyzwyczajony, że pod kółkiem w platformówkach z serii Spyro mamy ten ognisty oddech. Wypuść z siebie śmiercionośny podmuch płomieni. Trafieni tym atakiem przeciwnicy odniosą chwilowe niewielkie obrażenia od podpalenia. No i szarże mamy pod R2, właśnie w platformówkach ze Spyro szarża była raczej pod kwadratem. Więc tutaj będę musiał się do tego mocno przyzwyczaić. Wbiegnij we wrogów i poślij ich w powietrze. Możesz przytrzymać przycisk, aby szarżować bez końca. Dodatkowo bodzenie, zaatakuj wrogów z góry. Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby wykonać atak zrywem do przodu. I tutaj właśnie to jest bodzenie i zryw. Podczas wykonywania zrywu możesz nieco zmienić kierunek. Okej. No cóż, będę musiał się mocno przyzwyczaić, ale się zastanawiam, kurczę, bo tak na oko, jak to tutaj przeglądam, no to Spyro się zapowiada na bardzo mocną postać. Jeśli będzie mógł szybować, jeśli będzie mógł ciągle szarżować, to niesamowicie sprawi, że będzie szybki w przemieszczaniu się z punktu A do punktu B. Jestem ciekaw, czy to za bardzo nie zaburzy balansu. Tutaj mamy wyzwania do zaliczenia i nagrody, które można za sprawą tych wyzwań odblokować. Dalej mamy postępy, czyli to, co odblokujemy na kolejnych poziomach doświadczenia tego konkretnego bohatera. Jest oczywiście iskier. Co ciekawe, Spyro nie ma plecaczka i zamiast plecaka jest iskier, czy też Sparks, jak kto woli. Sparks to jest nazwa angielska dla tej ważki. No i tutaj widzę, że po prostu mamy inne skórki dla Sparksa. Jest też skórka dla Spyro, taka bardziej lodowa. Kolejna skórka dla Sparksa. Ramka emblematu. Efekt punktowania, no proszę, z klejnotami wyskakującymi. Czyli właśnie mocno w stylu tych platformówek z serii Spyro the Dragon. Jeszcze jedna skórka. Tutaj muzyka najlepszego gracza, główny motyw ze Spyro the Dragon. Nowy baner ze Spyro i na 15 poziomie doświadczenia Spyro mamy taką oto skórkę. Niewiele się te skórki różnią między sobą, trochę jestem pod tym względem zawiedziony. Mam nadzieję, że z czasem dostaniemy jeszcze jakieś ciekawsze skórki. No bo na razie jeśli chodzi o Spyro, absolutnie niczego nie mam odblokowanego, tylko te podstawowe rzeczy. Efekty punktowania również te już nam znane. Tak samo cienie. Jak już mówiłem, plecaczki się nie liczą w przypadku akurat Spyro. Dodatkowo wybierzemy sobie dzisiaj na początek śmietnisko jako moc. Z nieba spadają śmieci, które wybuchają po wylądowaniu i zasięg obrażeń dostosowuje się na bankach i klejnotach. Jestem ciekaw, jak to będzie działać. Wybierzmy sobie zatem tryb rywalizacji i zobaczymy, co się wylosuje. Wygląda na to, że zardzewiała rafineria, czyli mapka znana jeszcze z podstawki. Jak na razie wyszukało nam po 3 graczy w każdej drużynie. W sytuacji, jeśli nikt więcej się nie wylosuje, to w takich 3-osobowych składach będziemy walczyć. Co ciekawe, z tego co wiem, to w międzyczasie też twórcy udostępniali takie tymczasowe tryby, gdzie właśnie 3 na 3 można było pograć. Więc tutaj się trochę poczujemy tak jak tam. Chociaż no, nie do końca, bo chyba zamiast 4 gracza w każdej drużynie będzie po prostu bot. Okej, i tak się poruszamy. Kurde, nie mogę się przyzwyczaić, że pod kwadratem
jest zionięcie ogniem. Naprawdę, w sytuacji, kiedy... Kiedy grało się w te platformówki ze Spyro w roli głównej, to ciężko się do tego przyzwyczaić, że tak to tutaj wygląda troszkę na odwrót. No i pamiętajmy, jestem punkciarzem, więc tutaj będę się starał właśnie zebrać jak najwięcej owoców Wumpa i później je dostarczyć. Kurde, ale to, że ja mogę sobie tak szybować, to właśnie się zastanawiam, czy to za bardzo nie ułatwi. Okej. Jeszcze muszę się też przyzwyczaić do tej szarży, jak ona tutaj działa. Tak mówię, na pierwszy rzut oka to Spyro mi się wydaje na mocno przekokszoną postać. Do burzy piaskowej będziemy sobie dostarczać też relikty. Oczywiście na razie jeszcze za wcześnie, żebym jakieś osądy w kwestii Spyro wydawał, bo to trzeba pograć dłużej, zobaczyć, czy faktycznie to będzie jakoś mocno przesadzona postać. Ale kurczę, no mówię, na pierwszy rzut oka to troszkę takie mam wrażenie, że Spyro tutaj może wymiatać na dłuższą metę. Dobra, lecimy, lecimy dostarczyć kolejne punkty, bo widzę, że moja drużyna sobie tutaj słabo radzi. Śmieciowisko dawać. A niestety akurat, kurde, przeciwnik opuścił swoją bazę, a szkoda, bo mógłbym zobaczyć, jak właśnie to śmieciowisko się sprawdza na dłuższą metę. Dobra, spadamy i zbieramy punkty, bo widać ewidentnie, że my tą rundę przegramy z Kretesem. Tutaj nawet nie ma szans, żeby było inaczej. Totalnie. Nie mamy żadnego blokera w drużynie, że nikt tutaj nie może pomóc, kurczę. Okej, widzę, że szarża też się wyczerpuje w prawym dolnym rogu, obok śmieciowiska jest pokazane, ale i tak całkiem długo można szarżować. O, jestem tutaj, kurczę, zawiedziony. Chyba będę musiał w ogóle sobie zmienić rozgrywkę, żeby przydzieliło może jakąś inną grupę graczy, bo tutaj mam wrażenie, że każdy sobie rzepkę skrobał. 220 punktów z mojej strony, ktoś 260, a tam mamy graczy, kurde, 818 punktów. Niesamowitą robotę robiła druga drużyna. Ale co się dziwić, jak kurczę, tam jest gracz na 45, 32 poziomie, 28. Duża różnica, naprawdę duża różnica. Tutaj zobaczymy, czy coś się odblokuje, ale chyba niekoniecznie. Dobra, zmieniłem rzeczywiście lobby i w tym momencie mamy Canyon Klęsk. Kolejna mapka dostępna od premiery gry. No i tym razem 4 graczy w każdej drużynie. Cały czas jeszcze tę nową moc będę wykorzystywał, przynajmniej dopóki nie wygram ze swoją drużyną, bo wtedy też się odblokowuje trofeum za to, żeby wygrać wraz z aktywowaną tą mocą. No a poza tym chciałbym, kurde, szczerze zobaczyć, jak duże obrażenia te śmieci zadają. No bo to po prostu ustalamy obszar, gdzie te śmieci powyrzucać, no i wtedy wrogowie obrywają. Zacznijmy może tym razem od tej strony. Postaram się również na tej mapie pozbierać trochę reliktów. Okej, już mam pełny pasek. Dobra, dobra, bo gdzie jest moja baza? Tutaj. Okej, udało się. Lecimy dalej od razu. W każdym razie chciałem też relikty pozbierać, bo na tej mapce można zablokować dostęp do naszej bazy takim polem siłowym i to jest całkiem niezła rzecz. Dobra, bo mamy plus 70%, a więc tutaj naprawdę wypadałoby troszeczkę dopakować teraz tego, tych owoców Wumpa. Niesamowite, no naprawdę Spyro się szybko porusza. Kurde, a teraz będzie większy problem, chyba żeby się tu utrzymać, coś mi się wydaje. No ja nie wierzę! Jak mało brakowało, widzieliście to? Tragedia, tragedia, szkoda, bo było blisko. Ale przynajmniej widzę, że chyba teraz się zapowiada troszkę bardziej wyrównana rywalizacja. Przynajmniej na razie tak to wygląda, zobaczymy, jak będzie z czasem. Dobra, lecimy. Najgorsze jest to, że też te relikty mi przepadły, no. Szkoda. Dobra. Idziemy tam troszkę zadziałać, chociaż teraz też to nie jest najlepszy chyba moment, niestety. Ale chciałem te śmieci powyrzucać do przeciwników, do ich bazy.
Dobra, bo tutaj jest tego całkiem sporo. I lecimy. Czekajcie. Oddajecie punkty? To oddajcie. Ktoś jednak wyrzucił? Coś innego? Nie wierzę, nie wierzę. Idź stąd, idź stąd. Dobra. Udało się. I od razu lecimy dalej. Dobra, bo mam kurde 6 reliktów. Trzeba będzie w końcu je dostarczyć. Okej, pełne, pełne. Szybciej tutaj. Ej, bo trzeba poprzejmować kurde klejnoty. Tutaj pole siłowe. Super. Lecimy. Lecimy jak najbardziej. Znowu mam te śmieci przygotowane. Okej, wracamy, wracamy. Nie no, bardzo mi się podoba gra jako Spyro, naprawdę. Pięknie udało się kogoś wyrzucić. Dobra. Tu jest szansa, żeby jeszcze dostarczyć więcej punktów. Jasny gwint, mamy 100%. 100% premii. To jest absolutna rewelka. Dawać jeszcze. Żeby mieć naprawdę na maksa. Okej. Szybciej. Dostarczamy i wygrywamy. I to mi się kurde podobało, więc teraz dostaniemy też trofeum za wygranie z aktywowanym śmietniskiem jako mocą. Wszędzie śmieci, no właśnie. No i ja tutaj dostarczyłem najwięcej tych owoców Umpa, jak widać, 919. Więc poszło naprawdę w porządku. I tym razem powinno się coś odblokować nowego. Karnet bojowy. Postać Spyro. Aj, mało zabrakło jednak. Ale muszę wam przyznać, że miałem teraz trochę pecha, bo przed chwilką losowała mi się mapka, która została wprowadzona we wrześniu, której jeszcze wam nie pokazywałem, ale niestety akurat wtedy za mało graczy było i automatycznie przeniosło mnie do Doliny Smoły, czyli jednak do tej mapki znanej od samej premiery. Więc Dolina Smoły przed nami, a mam nadzieję, że ta nowa mapka o nazwie bodajże Głębokie Ścieki, czy też Waist Deep w angielskiej wersji, że ta mapka się w końcu też nam w dzisiejszym odcinku pojawi, no bo fajnie by było ją sobie przetestować. A przecież w chwili, gdy to nagrywam, to tak naprawdę za parę godzin kolejna mapka nawiązująca do uniwersum Spyro się odblokuje i to będzie coś, co będziemy mogli sprawdzać w następnych materiałach. Dobra. To jest ta mapka, gdzie też się jeden z trybów imprezowych rozgrywa. Ten z wykopywaniem kości. Spróbujmy tutaj. A, już teraz nie zdążę, szkoda. Ale niesamowite, kurde, jest to, że ja tutaj mogę nie dość, że szarżować, to jeszcze latać na takie odległości. Wciąż się zastanawiam, czy to za bardzo przypadkiem nie ułatwia gry jako Spyro. Ale być może po prostu co kto woli. A mi akurat takie umiejętności Spyro bardzo odpowiadają, powiem szczerze. Dobra, bo teraz jest nieciekawa sytuacja. Przeciwnicy mają 50% premii do zdobywanych owoców Umpa. W dodatku mamy przeciwnika tutaj. Kurde, on będzie próbował mnie tak załatwić, co? Ja też mogę oczywiście popróbować, zwłaszcza, że jesteśmy w większej grupie tutaj. Aj tam, jak na złość. Musieli przyjść. Nie no, muszę się wycofać. Muszę się wycofać, bo tu już źle to wyglądało. Ale mamy przynajmniej grzybki spowalniające. No i patrzcie, widzę, że ciągle tutaj będą próbować przeszkadzać. Śmieci teraz będą trochę przeszkadzać im z kolei. No dobra, 62 owoce Umpa. Tam widziałem obok jeszcze to jajko do zebrania. Zapomniałem zupełnie, że nadal mogę to zbierać i jeszcze coś sobie odblokować. Kurczę, będę musiał w końcu to zabrać za chwileczkę.
Zbieramy kolejne relikty, to może znowu się uda z grzybkami spowalniającymi. Albo z czymś innym. Oj, tutaj jeszcze zdążę to przejąć. Przydałoby się. Okej. Dał radę. Lecimy dalej. No po prostu świetnie, no. Kurde, jednak w tej rundzie już widać, że będzie trudniej. Dobra, zdobyłem to jajo. Ale no zdecydowanie będzie teraz trudniej, jakby nie patrzeć. Dobra, wrzucić te śmieci tutaj. Niech trochę przeszkodzą. To, że właśnie, no Aku Aku jeszcze pomaga przeciwnikom, więc to nie jest najlepszy pomysł. I najlepszy moment, żeby tych przeciwników atakować, co? Ja nie wiem, czemu tam nasz gracz stał w miejscu tyle czasu. Czasem po prostu ma się też pecha do tego, na kogo akurat trafimy, no. No nie, no jeszcze śmietnisko, serio? I znowu powinienem się trzymać z daleka. Dawać, grzybki spowalniające, może trochę pomogą. Idź mi stąd. Dobra. No i załatwiony. Tak to się robi, panie i panowie. Ładnie to wyszło, trzeba przyznać. Zobaczmy, co dalej. Dobra, dobra, dobra. Może już wrócę. Dostarczę te punkty. No patrzcie, ten Crash tu widzę, że zdecydował się, kurde, trochę nas poatakować w bazie. To jest najgorsze. No zdążę jeszcze, bo śmietnisko też mogę, ale... Kurde, nie teraz, w najgorszym momencie. Aj tam, tragedia, szkoda. Aku Aku w gotowości w każdym razie. No mogę tutaj dostarczyć te punkty. A patrzcie, no oni też próbują oczywiście. I w końcu zginąłem, po prostu świetnie. Czasem, kurczę, jak nam wylosuje drużyny, to praktycznie od początku meczu widać, że... Trudno myśleć o wygranej, no. Bo widać wyraźną przewagę drużyny przeciwnej nad nami. Widać, że mają tutaj pewne rzeczy w ryzach utrzymane. Dobra. Ja chyba może skupię się jednak na tych grzybkach spowalniających. Widzę, że oni właśnie inwestują w Aku Aku ciągle. To oczywiście jest dobry pomysł na tej mapce. No właśnie, kurde no. Z drugiej strony te grzybki spowalniające to jest coś, co przynajmniej troszeczkę utrudnia przeciwnikom trzymanie się w naszej bazie. Prawda jest jednak taka, że oni teraz te grzybki tutaj ustawili i zaraz zginę, no nie wierzę. To jest jakaś masakra. Kolejny knockout. I zanim ja się odrodzę, to już mogą przeciwnicy równie dobrze to wygrać. Nie mamy żadnego blokera, to jest najgorsze. A ja jednak obrałem sobie tutaj za cel, żeby w tym odcinku skupić się na pokazywaniu tylko i wyłącznie Spyro, który jest punkciarzem. Cała nadzieja w członkach naszej ekipy, że będą się decydować na jakiegoś blokera, no ale nie w tym... Nie w tej rundzie, no właśnie. Przegrana zdecydowana. Teraz zobaczymy, jak to wyglądało na dokładniejszych statystykach. Liczę przede wszystkim też na to, że wylosuje nam się ta nowa mapka. No tutaj najwięcej punktów dostarczyłem swojej drużynie, ale patrzcie tylko na to. Praktycznie tylko moje punkty. Drugi gracz 113 punktów, inny gracz 60. No i jaka tu jest sprawiedliwość, kiedy pozostali gracze są na pierwszym poziomie? Ja jestem na czwartym poziomie w trzecim sezonie, a w drugiej ekipie sami gracze na wyższych poziomach. Balans tutaj zdecydowanie nie zadziałał przez system matchmakingu. Mamy w końcu piąty poziom w trzecim sezonie. Czapka imprezowa papuga. Niestety nie założę tej czapki jako Spyro, ale mamy też poczciwego Iskra. Jego sobie wybieramy.
Udało mi się znowu wylosować te głębokie ścieki, czyli nową mapkę wprowadzoną we wrześniu, czyli już nie do końca taką nową, ale dla mnie nową, bo jeszcze jej nie testowałem. Tylko niestety znowu widzę, że balans nie zadziałał, bo w przeciwnej drużynie mamy graczy na 64, 99, 32 poziomie i 16, a u nas najwyższy poziom to poziom 11. Oczywiście to są poziomy na trzecim sezonie odblokowane, no ale mimo wszystko jakaś tendencja jest pokazana. Fala smogu porusza się szybko, zostawiając za sobą smugę trującego gazu. Glutobombowiec, ostrzelaj najbliższy bank wybuchowymi glutami. I skurczy promień, skurcz przeciwną drużynę do rozmiaru mrówek. Okej, to może być ciekawe. Pierwszy raz tę mapkę sobie sprawdzimy. Jeśli sami graliście, to możecie dać znać, jak się wam podobała. A ja zaraz sam sobie ją po raz pierwszy przetestuję. Niestety, ale no, nie mogę sobie chyba obiecywać zbyt wiele po tej rozgrywce. Chociaż no, nie możemy się mimo wszystko oczywiście też całkowicie poddawać, ale kurczę, nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądać. O kurde! Embryo to tutaj będzie przeszkadzał zdecydowanie. No, będzie problem, szczerze mówiąc, żeby przejąć to. I kto pierwszy? Nie no, mamy dwóch przeciwników, więc ja chyba muszę się wycofać, bo jak tak będę tutaj stał, nieskończoność, jeszcze świetnie spadłem. O Boże, najgorzej. Nie dość, że straciliśmy punkty, ten dodatkowy bonus, to jeszcze ja nawet nie dostarczyłem żadnych owoców Wumpa w tym czasie. Można powiedzieć, że podwójna przegrana w tym przypadku. Dobra, starajmy się też może relikty mimo wszystko zebrać. Oczywiście to nie jest mój główny cel tutaj, ale też bym chciał te dodatkowe moce spróbować na tej mapce. Dobra, dostarczamy punkty. Dopiero pierwsze tutaj wprawdzie. Możemy też lecieć do góry w ten sposób. Ale naprawdę świetnie się też słucha tych oczywiście znanych już piosenek z poszczególnych części Crasha na poszczególnych mapkach. Każda muzyka jest charakterystyczna dla innej części, dla innego poziomu w tamtych odsłonach. Kto grał, ten od razu wie. Dobra, czekamy tutaj. Mimo wszystko nie mamy aż takiej miażdżącej przewagi naszych przeciwników, ale widać, że jednak gromadzą więcej punktów. Więc może być tutaj problem, no ale nie będziemy się poddawać oczywiście. Ten Spyro. Już bym go kurde wykończył, skoro się tak udało ładnie, ale prawda jest taka, że za chwilę to mógłbym sam stracić zbyt wiele, więc może lepiej tutaj się ustawić i dostarczyć więcej punktów. Dobra, sprawdzamy tutaj. Ten skurczy promień. Patrzcie, jeszcze tylko dwa relikty. I będziemy to mieli. Więc ja muszę czym prędzej pójść po relikty. Dobra, jeden relikt tutaj. No ja nie wierzę, jednak udało się im. O masakra. Rzeczywiście jestem skurczony do minimalnych rozmiarów. No ale dobra, no teraz nie będzie to jakoś przeszkadzać, jeśli będę z daleka od przeciwników, więc spoko. Lecimy. Dostarczamy kolejne punkty. Dobra, nie jest najgorzej, bo może uda się to jednak wygrać. No niedobrze, akurat musi tutaj być przeciwnik. Szybciej, 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 gdzie teraz? Może tutaj właśnie. I tutaj najwyżej jeszcze mnie nie było. Okej. O masakra. Jak na złość. No nie wierzę, już prawie się udało. Kurde. Ale wszystkie siły rzucili tutaj w naszą stronę i wygrają to jeszcze. Kto pierwszy dostarczy punkty, ten wygrywa ewidentnie. Masakra jakaś. Patrzcie, już tam dostarcza. Nie wierzę, jak było blisko. No rzeczywiście niewiarygodny finisz, kurczę.
No przeciwna drużyna wiedziała co robi, posyłając w naszą stronę wszystkie siły, a tak było blisko, żebym dostarczył te punkty i doprowadził do wygranej. Niesamowite, no. Nie bez powodu Melee Bandicoot to najlepszy gracz w tej rundzie, bo tutaj naprawdę sporo dobrego zrobił albo zrobiła. Najważniejsze jest to, że też przetestowaliśmy sobie tę nową mapkę przy okazji. Tymczasem na koniec jeszcze odpalamy sobie tryb imprezowy, a konkretnie coś się pichci, czyli to jest ten tryb, który pokazywałem wam dwa odcinki temu bodajże, gdzie musimy wrzucać konkretne składniki do kociołka, aby ugotować dania według przepisów. Może teraz będzie szło nam lepiej. Przynajmniej od początku wiem, na czym to polega. Dobra, czyli szukamy tych grzybków właśnie. Na przykład tutaj. I wrzucamy do garnka. Szukamy kolejnych grzybków. Na początku jest łatwo, bo to tylko te same składniki są do wrzucenia. Dobra. Jaka teraz zmiana? Cały czas grzybki. Okej. To dopiero przy kolejnych falach chyba się zmienia. A, muszę pamiętać o tym, że im dłużej trzymam L2, to tym dalej dorzucam. Dobra, fala pierwsza ukończona na 4 gwiazdki. Zobaczymy, jak będzie z falą drugą. 3 składniki udało mi się dorzucić. Wave 2. Mushroom stuffed lizards. Dobra, gdzie teraz? Tam. Na drugim końcu. Okej, teraz szukamy innych składników. Gdzie one są? Chyba tam widziałem. Tak, bo one się przemieszczają. To są te jaszczurki. A, tylko że ja złapałem to? Gdzie teraz? Tutaj cały czas muszę czekać chyba. Dobra, mam. Lecimy dalej. Przy okazji mam tutaj to jajo. Dobra, dorzucamy. Udało się. To dlatego ja za pierwszym razem tak bardzo szukałem, bo nie do końca wiedziałem, gdzie tego szukać. Dobra, jest kolejna jaszczurka. Tylko najgorsze jest to, że w międzyczasie, zanim my dorzucimy, to już się tyle zmieni. Dobra. Wrzucamy kolejny składnik i udało się. Fala druga ukończona. Dobra. Zobaczymy co dalej. Ja tutaj kurde były te ryby i banany. A ryby to akurat wyskakiwały w konkretnych miejscach, prawda? Na przykład tutaj. Jak to wyglądało? Nie do końca pamiętam, czy ja powinienem nad tym się trzymać. O, mamy to. Ale kurde, to zajmuje zdecydowanie za dużo czasu. Jeszcze kurde, za daleko rzuciłem. Masakra to jest jakaś. Jak to się w ogóle w tym połapać? Dobra, więcej rybek potrzeba. Poczekam tutaj. Okej. No i dorzucam szybko. Pięknie. Jeszcze jedna. Pięknie. Pod koniec troszeczkę nadrobiłem, na szczęście. Wave 4. Dingoes don't ask hot pot. No i tutaj jeszcze te wykrzykniki dodatkowo zbierać. A może ja bym się skupił kurde na wykrzyknikach, w takim razie już sam nie wiem. Ładnie. Tu jeszcze te jaszczurki. Dobra, mamy to. Kurde, za blisko dorzuciłem. Nie wierzę. Ale jest rybka. Mamy to. Kurde, już za późno. Tu plus 5 sekund. Dobra, udało się. Banan. Jest jaszczurka. Co dalej?
Kurde, no na przykład tutaj możemy banana dorzucić, ale też już za późno teraz. Grzybek, grzybek. Dobra, już widzę, że ktoś to zrobił. Masakra, gdzie są dodatkowe sekundy na przykład? To ja bym też to może starał się zebrać. Szczerze nie mam pojęcia, gdzie jest jeden składnik. Taka kula. A, tutaj na przykład. Dobra, ale już też za późno z tej strony. No masakra. Dobra, jest plus 5 sekund z tej strony. Ktoś już zebrał. Dobra, dawać, dawać. Masakra, no nie wierzę. Za długo zaraz to będzie schodzić, ale okej, ktoś na szczęście dorzucił. Zobaczymy po raz pierwszy, jak będzie wyglądała walka z bossem tutaj. Jak cię pokonać? Okej, są jakieś dynamity. Trzeba je dorzucać, tak? Teraz zobaczymy. Dobra, gdzie on jest? Tutaj lata. A, też nie mogę... Kurde. Nie mogę za długo tego trzymać. Masakra. Dobra, to wszystko jasne chyba. Gdzie on lata? Tutaj. No nie wierzę. To nie jest takie, kurde, proste jednak. Aj tam. Nie udało się, no. Tutaj. Chyba teraz trafiłem, co? Mam nadzieję, że to się udało. Kurde, teraz nie trafiłem. Nie potrafię jeszcze dobrze wyliczyć tego momentu, kiedy powinienem rzucić. Dobra. Udało się. Teraz tu. Okej, okej. Lecimy dalej, lecimy dalej. Kurde, tutaj jakiś gracz mi odbiera ciągle. Ten dynamit. Ale, ale. Nie, 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 nie daj się, nie daj się. Kurde, nie dorzuciłem oczywiście, no. Jak na złość. I mamy ostatnie sekundy. Ktoś tam ciągle chyba zbiera te dodatkowe sekundy. Ale i tak chyba troszeczkę zabraknie. Bo się, kurde, nie uda, no. Nie jest to łatwa sprawa, naprawdę. Kurczę, troszeczkę może zabraknąć. Szybciej tutaj. Udało się. Chyba po raz pierwszy w trybie imprezowym udało mi się wraz z drużyną pokonać bossa. A więc kurczę, jakieś postępy. Ale było tutaj, kurde, blisko, szczerze mówiąc. Ja jeszcze, ze względu na to, że tak rzadko gram właśnie w tym trybie imprezowym, przecież tylko grałem tyle, ile widzieliście na nagraniach, a więc bardzo mało, to też tak nie wiem dokładnie, gdzie szukać na przykład tych zegarów, które przedłużają czas, a myślę, że można się tego w miarę na pamięć pewnie nauczyć. Wiedzieć, gdzie są spawny tych zegarów. Tutaj mamy nowy cień, śnieżynka. Od razu aktywujemy na następne odcinki. I mamy nowego Iskra, nowego Sparksa. Troszkę inna skórka. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał z gry Crash Team Rumble. Ja pewnie jeszcze za chwileczkę, poza nagraniem, zagram sobie jedną rozgrywkę po to, żeby zebrać jeszcze jedno smocze jajo i odblokować ten emblemat. To taka już też absolutna drobnostka. A w następnym odcinku spotkamy się pewnie po to, żeby wam pokazać kolejną nową zawartość, która z mojej perspektywy już za kilka godzin się odblokuje, a z waszej perspektywy, kiedy ten odcinek wrzucam, no to już ta nowa zawartość w grze jest dostępna. Dziękuję wam za uwagę i usłyszymy się następnym razem. Cześć!